Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Żuber. Witam w kolejnym odcinku z Farminga. Dzisiaj co będziemy robić? Będziemy kosić. Musisz rozłożyć narzędzie kombajn. Czekajcie. Czyli rozłożony jest. Może to trzeba jakoś rozłożyć. Rozłóż. O, dobra. Jakoś się udało. Tak jak widzicie, pierwsze problemy z przystawką do słonecznika, ale to nic. Lecimy. Kupiłem sobie taką, no, lekcie używaną, gdzieś sprowadziłem, tylko że, no jak widzicie, no, trochę słabiutko wygląda, trochę inny kolor, ale to nic. Mi się taka podoba, może być. Trochę kosztowała, ale to nic. Mówię tutaj, zależy mi na czasie, bo będziemy mieli dużo kukurydzy do koszenia na naszym polu i jeszcze buraki, czyli ten czas jesienny jest mocno napięty, także tutaj będziemy musieli trochę się pospieszyć. Włączę sobie na F1. Obkosimy sobie w koło i od razu jedziemy do sprzedania. Będziemy sprzedawać słonecznik. Mam z tamtego sezonu jeszcze 32 tysiące. Nie sprzedałem go. Dlaczego? To bardzo dobre pytanie, bo po prostu zapomniałem. Przewijałem czas i nie skorzystałem z tego, żeby sprzedać. Jakoś wypadło mi z głowy po prostu. Nic takiego. Objedziemy sobie w koło, żeby pracownik miał jak kosić. Zrzucimy się. Najpierw postaram się napełnić ten duży zestaw, ten, bo mam dwa zestawy przygotowane. Maseja z tym rozrzutnikiem, slash przyczepo, slash wszystkim. Z porsznitem właśnie mam i mam dwie duże przyczepy i właśnie sobie w pierwszej kolejności napełnimy przyczepy, sprzedamy i będzie ten masę jako rezerwowy po prostu. Będziemy tam napełniać, jak się zapełni, to sprzedajemy i tyle. Pytanie, kontrakty, nic ciekawego, chyba że 26 pole. Czy ty jesteś... Tak, wymaga zaoranie, to nie będę tutaj. A tam było coś orka. Nie było. Coś się przewidziało w takim razie. Tu podjedziemy dookoła. I cyk, dobra. Sobie przejedziemy w ten sposób. Nie będę brał całkiem całego, bo nie dojadę. Jak widzicie, mam 50%, to wolę dojechać. No bo po prostu sobie odwrócimy się i od tej strony będziemy kosić. Też spoko sprawa. Dlaczego by nie? Myślę, że z tamtej strony będzie miał jak zawracać, to nie będzie dla niego większego problemu. Zobaczymy, jaki tu będzie plon. Z tego co widzę, już mamy 3,5 tysiąca, całkiem nieźle. W tamtym sezonie chyba mieliśmy z tego, te pole mieliśmy słonecznikiem? One wydaje mi się, że... Nie, to jest mniejsze. Czyli 25 tysięcy, obstawiam. Spoko by było. Czekajcie. O, tu będzie wapno trzeba. Tu wapno już ogarnąłem, tu jeszcze będę musiał, ale to na wiosnę najwyżej. A czekajcie, też pytanie jedno jest. Czy ja tutaj jęczmień mogę też obsiać? A nie wiem, co tutaj jeszcze będzie. Tak szczerze. Jak nie będzie mi posawa pod nozmian, po prostu zresetuję go jęczmieniem. Będę miał odciula jęczmienia i trudno po prostu. Hmm, 80%. Dobra, lecimy jeszcze tutaj poprzecznik. Będzie miał lepiej się zawracać pracownik, no. Tyle. Jak wziął całe, to bym nie dojechał i tyle, no. Ale już dobra. Trochę źle ustawiłem się, bo najpierw powinienem ustawić Ursusika. Albo... Co mógłbym się zwrócić na... Gospę i napełnić. Tego, a tutaj się zrzucić. Czekajcie, najpierw tu się zawrócimy. Jeszcze jednego poprzecznika strzelę jednak. Bo jeszcze my trochę pokosimy.
W sumie ta, no. Dobra, wiemy już jak zrobimy. Trochę nie zaplanowałem tego, co robię. Ale trudno. Jedziemy tutaj, walniemy poprzeczniaka. Chodzi mi o te zestawy, bo słabo. Dobra. Biegniemy po zestaw. Cyk. Tego sobie dorzucimy, a tym się zawracamy. Zawracamy się po prostu na gospę i będziemy sprzedawać. Piękne widoczki. Czekajcie, aż sobie zdjęcie zrobię. Cyk. Dobra, czekajcie. Zrobimy w ten sposób, że. Szkoda czasu, bo naprawdę duże pole. Musimy tutaj się pośpieszyć. Także trochę się zrzucę. Ustawię pracownika i w locie się będę wyrzucał, bo naprawdę tutaj. Grafik napięty, trzeba napierdzielać i to ostro. Cyk. Dobra, przeskakujemy szybko. Idzie. Jeszcze musimy sprawdzić podozmian, co tutaj robić, bo tak to będziemy coś tutaj działać, właśnie. Ej, 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 ej. Ten mijak jest niedopuszczalny, co ty. Cały czas coś tam się dzieje, mówię. Ło, jeszcze przygrzmociłem. Cało sieczkarnię pogiął, wziął. Dobra, niech bierze mniej, ale żeby mi mijaków nie zostawił, bo tutaj coś nierówno chyba mi wyszło nie za bardzo. Dobra. Lecimy, zrzucimy się i dzidę sprzedajemy, bo naprawdę trzeba zarabić pieniążka. Tutaj by to mi pasowała soja. Mało soi tutaj naprawdę na tej serii robię. Głównie co to zboża, rzepak i słonecznik od jakiegoś czasu. Dobra. Ej, to dwa zbiorniki pełne, ale jazda. Ale to, że jadę przy nim, to jeszcze więcej. Dobra. Koniec tego dobrego. Tym się zawracamy bandytą. Nawratka. I idę. Dwa zestawy do wywiezienia, także sporo dosyć. Kurczę, będziemy mieli tutaj, o na tej działeczce, silosy. To spoko sprawa, nie sobie będę zajeżdżał w koło, tylko dzida i nie muszę na podwórko wjeżdżać dużym sprzętem. Dobra, zajedziemy sobie tędy. Tutaj będzie dróżka, ale jeszcze. Na razie się wstrzymam. Jęczmień, kukurydza, słonecznik. Dobra. 32. Czy to jest jeden zestaw? No, jeden zestaw, co się koło tego biorę. Gdzie mamy cenę, powiedzcie? Słonecznik. Tutaj rośnie. Dobra, spoko. Oj, coś mi się odczepiło. Rzucamy. Słonecznik. Dobra, jeden zestawik. 1300. To będzie coś niecałe 40 klocka. Nie, więcej jak 40 klocka. Ej, to spoko temat. Bardziej, że my potrzebujemy. Jakieś 300 tysięcy. Dobra, tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Gdzie to było? To było na supermarkecie. Ej, to spoko. Z tamtego pola będzie zarąbiście wodzi, bo to będzie niedaleko.
Dzidujemy, nie ma czasu. Taki trochę odcinek zgarniania słonecznika, niż bardziej skoszenia słonecznika. Przejechałem w koło i puściłem pracownika. Zasuwamy. Nie ma co zwalać, dzida. Kurczę, trochę tutaj mają, patrzę, kukurydzy, tutaj soja. Słonecznik. Ciekawe, czy mam komu w kości, bo bym z miłą chęcią tutaj się przytulił. Do tego zarobku. Chyba ma, bo nie ma takiej opcji na razie. Dobra, wyładujemy. Na drugą stronę, a co? Ile dostaniemy za zestawik? Mówiłem ile? 40 klocka, tak? Zgadłem. Ej, spoko strasznie, powiem wam, że naprawdę całkiem niezła cena. Myślę, że możemy tutaj podziałać coś. Już 53 tysiące na naszym koncie, także słonecznik tutaj, naprawdę profit z tamtego sezonu. Ja bym jeszcze tutaj jakąś misję ogarnął, szczerze dzisiaj. Bo jakoś za bardzo nie chce mi się kosić tego słonecznika, chociaż przystawka nowa. Dobra, pokosimy trochę. Czekajcie, tutaj jedzie samochód. Miniemy go. Dojedziemy w tamtą brzeg chyba. Będzie, wydaje mi się, że lepiej. Dobra, sobie zawrócimy. I dobra. Gasimy. Tutaj. Cyk. Idzie ta. A sobie trochę pokosimy. Jakieś zlecenie może zrobię, na przykład na 9,26. 9 to jest, moi państwo, to. Daleko trochę. 26 to. Można by było na 26 zrobić dla samego tego, żeby zarobić, bo tam dosyć fajne pieniądze są. Ale w tamtym odcinku sobie nawoziliśmy, to sobie zrobię po odcinku po prostu, żeby nie było. Dobra. Dzida. Nie będziemy na razie składać. Albo sobie złożymy w sumie. Żeby nie wystawało. Jeszcze zachwacę gdzieś tam, jakieś drzewo. Ciekawe, czy takim forsznicie to jest na siłowniku, czy tutaj jakieś linki są. Ale wydaje mi się, że to jest ręcznie rozkładane. No, też tak mi się, że tutaj się ciągnie jakoś tak. Się zapina. Ciekawe. Jak ktoś ma takiego forszni, to może dać znać. Zdjęcie mi zrobić. To by był naprawdę kozak. Z miłą chęcią zobaczyłbym. Jak to dokładnie wygląda. Sytuacja w takim forsznicie. Naprawdę spoko sprzęcik. Na gospił u siebie takiego bym chciał. Niestety bizonik tylko. Albo aż. W zależności kto jak patrzy. Jak to właśnie z ceną? Czy spada, czy nie? To się zatrzymało, 1340, czyli dobrze. Cieszy mnie to niezmiernie. Fajnie.
Czekajcie, tutaj sobie. Jeszcze wykusimy ten, bo patrzę, pracownik nasz lubi sobie omijać. Jeszcze sobie poprzeczniaczka strzelimy tutaj. Tutaj dosyć mało wyjdzie tego, z tego co patrzę. No tutaj na pewno 30 tysięcy nie będzie, tak jak tam. Miałem coś koło tego, bo podejrzewałem, że to z tamtego właśnie pola wszystko. Może coś jeszcze było ze zleceń? Oj, wypadłem z kombajnu aż z tego wrażenia. Także, no tutaj szykuję się na cały zestaw ten i ten. Chociaż może, zobaczymy jak to wyjdzie. Tam są trzy zbiorniki. Jeden jest wrzucony i tutaj dwa zbiorniki, czyli musiałbym 5 zbiorników nakosić. No nie wiem, wątpię. No tam jest koło 60, no to... Może być. Od razu właśnie mówię, sprzedajemy, bo potrzebujemy pieniędzy i to dużo, dużo, dużo pieniędzy. No tylko 120 tysięcy na sprzęt do buraków. To jednak sporo. Może zobaczę jakiś tam kombajnik mini. Będzie na jakimś tam Elixie czy coś, bo też by było spoko. A tutaj byśmy sobie kupili ciągniczek. Też by było w sumie elegancko. Dobra. Jedziemy się zrzucić, bo i tak nie dojedziemy. A czekać. Jak już jestem, to wezmę tego mijaka, co nie? Pół przyczepy. Czy czekajcie? No, to dwie na przyczepy zbiorniki, tak? Dwa na zbiorniki przyczepy. Zbiorniki na przyczepę. Coś takiego. Muszę więcej, ty. Dobra, się zobaczy. Dobra. Ja na chwilę puszczę jeszcze pracownika. I zajadę. Kto tu już jestem z brzega? Wybrać wszystko z naszego sąsieka. Żeby było już Gittes Malines. Elegancja Francja. Ten zestaw to dowożenie do transportu jest naprawdę super sprawa. Na taką rozgrywkę jaką my mamy to wystarczająco. Za chwilę się przekonamy na burakach. Na burakach może być za mało trochę, bo tych buraków jednak jest sporo, one są tanie. Ale jest ich naprawdę dużo. Buraki też się opłacają z tego co tam kojarzę. Tylko trzeba się na nich narobić, w sensie z włożeniem. Wybieramy do końca wsio. Prawie całe przyczepy mamy już z tym, co łącznie ukosiliśmy. Idź Ida na pole. No, zimno, na podwórku to zamknę. Klima, żeby nie spierdzielała. A zostaniemy o tak, o tutaj. O, w ten sposób. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobra. Jedźmy w tym przejeździe, tak jak on jechał. Będzie Gittes.
Kurczę, tych zleceń jakoś mało. Wcześniej było więcej. Czemu, nie wiem. Czeka nas chyba kolejny kredyt. Bo trzeba chyba będzie coś takiego uczynić, no niestety. Ale to po brakach się od razu odda. W sumie. Weźmiemy kredyt na ten. Sprzedamy, od razu oddamy. Bo trzeba, to, jak już kupię ciągnik, kupię sprzęt do buraka, to się skupię tylko i wyłącznie. Kupno ziemi. A, siewnik jeszcze. No, siewnik, kupno ziemi i oddawanie kredytu. I to ziemi nie będę kupował na umór, tylko po prostu działeczka w sezonie. Większa, mniejsza, zobaczymy na jaką będzie stać. A, się na końcu wyrzucę w sumie w tamtym zestawie. A powiecie co, jeszcze lepiej. A nie, nie będę już jeździł tym Masajem, sobie po prostu podjadę. Tak jak trzeba. No bo raczej już teraz nie przejadę. No, będę musiał się wyrzucić tam na tamten zestawik. Dobra, to czekajcie, puścimy go na H. Wiem, że masz prawie pełny zbiornik. Cykam. Spoko sprawa. Wyrzucimy się i spierdolka od razu tam. Ej, co jest? Buguje mi się kamera. I na skup jedziemy. Już myślę, że resztę wrzucimy na tamte przyczepy, ale dla wszystkiego stanę tutaj. W razie WB się nie zmieściło. Czy idziemy? Tu raz zdjąłem z Masaja, żeby tutaj mi nie przeszkadzało w jeżdżeniu. 12 tysięcy. Jestem ciekaw właśnie, ile tutaj wyjdzie z tego wszystkiego. Jeżeli zapełnimy na tamten zestaw, no to znaczy, że te pole jest większe od tamtego? Nie wiem, jakoś tak. Się zobaczy, jak tam wyjdzie. Zresztą tam jest półtory zbiornika, tylko to wątpię, że tam będzie cały zestaw tamten. Sypiemy. Zobaczymy, ile za taki zestaw. Czekajcie, teraz zobaczę, co buraki nasze na to. Buraki jeszcze nie doszły, kukurydza też nie doszła. Czyli dobrze. Z tego co pamiętam, też słoneczniki mają strasznie krótko do zbioru. O, patrzcie, 3 dni tylko do zbioru. No i 16 tysięcy. Halo. Ło! Zachwaciłem. Dobra, jedziemy. Tak, jeden i drugi sprzęt do malowania, aby wieżejów nie połamać. Dobra, staniemy sobie tutaj. No i trzeba kosić dalej, no. Kosimy. Nie myślałem, że skończę ten odcinek, ale już tutaj patrzcie, niedużo się zostało. Myślałem, że trochę dłużej będzie. Pomimo tego, że mamy nowy header. Trochę, mówię, nie pasuje, ale... To nic.
Najgorzej, że przyszedł bez wózka, musimy jeździć tak z tym zaczepionym, albo zmieniać się i przerzucać. No, ewentualnie, nie wiem, wózek jakiś może znajdę, albo przerobię. Zobaczymy. Odjedziemy teraz z tej strony, a co? Spoko jest, można sobie zawrócić. Bez cofania, bez niczego, można sobie nawrócić tutaj, to trzeba korzystać, tak? Te pole mam na celowniku. Tylko, że wiadomo, chciałbym orka i wszystko. Trzeba by było na wiosnę też kupić. No, zobaczymy. Tutaj już by naprawdę był kawałek ziemi niezły. Tym bardziej, że mi otwierałoby drogę do 31 i 2, tak? I tutaj pole to by było naprawdę masakryczne. I już bym oczywiście w drugą stronę tutaj mógł sobie robić. I też właśnie by było, spoko by wypadało. Długie, fajne. Prostokąt, to najważniejsze. Bo tutaj jakbym kupił, to czekajcie, czy mi się opłacało. Byłby mniej więcej kwadrat, no, jakbym 30 miał. To bez różnicy. Ale jak to finalnie wyjdzie, zobaczymy. Dobra, ja tu mu wjadę. Byłby strasznie wysypywać się w locie. Czekajcie, czy tu mi zachmęci. Nie zachmęciło. Także go ustawimy w ten sposób. No już miał się zatrzymywać. Idealnie podjechaliśmy. Spoko sprawa. Tutaj naprawdę się nam udało, jeżeli chodzi o tę kwestię. O inne kwestie to różnie. Różnie ludzie różnie mówią. Słuchajcie, już mamy 15. 15 i 9 to jest 24. Już, jeszcze plus to, co wysypiemy, bo tam było trójka, licząc tutaj jest trójka, tak? No to tam było 12, no to licząc, że plus 9, tak? Z tamtej przyczepy, który zawiozłem. Czyli tak, mamy na ten moment 17, 500 plus 9 to jest 26 tysięcy. A tam było 32. No ale nie, tutaj trójki nie będzie. Ale mało mniejsze pole jest, hej. Słuchajcie. To na dwa razy chyca? Wydaje mi się, że chyca. Także weźmy full. Tutaj. Wyjedziemy w te z powrotem. I sprzedamy, będzie wiadomo. Wiadomo co i jak ile. A, czekajcie. Może damy to na chwilę dlatego. A my tutaj zboża oleiste, słuchajcie. Zboża oleiste. Zboża oleiste. I to teraz czekajcie, będzie się liczyć tak. To by pasowała kukurydza. Nie wiem, czy to by nie był rzepak w poprzednim sezonie. I to mi liczy, że to jest oleiste. Czekajcie, a jakby było na przykład tutaj jednak rzepak? Daliśmy słonecznik. Nie, tutaj wątpię, że słonecznik dam na 0,90, także... Nie pamiętam, co tu miałem. Może jęczmień miałem? Coś takiego. Nieważne. Czyli tutaj pasuje kukurydza. Albo zboża.
Kukurydza. A jakbym zdał zboża teraz tutaj, potem słoneczniki nie, kukurydza. Dobra, to tutaj dajemy kukurydzę, jakby coś, o tu. Tu i tyle, no. Taka akcja. Będzie kukurydza i. O, tutaj mijako wezmę jeszcze. Robimy tu kukurydzę. Bez żadnych poplonów, bez niczego. Właśnie, czekajcie, czy tutaj poplon coś zmieni. Jakbym zasiał, bo w sumie tutaj mógł zasieć poplon. Bym nawiózł, posiał poplon. I na wiosnę bym tylko przyjechał talerzówką i mógł siać. A, czekaj, no bo tutaj jeszcze będzie wapno. To i tak najpierw tutaj chcę dać co? Czekajcie. A jak tutaj dałbym rzadkie foleista? Czy nie zmienia nic rzadkie foleista? Nie, rzadkie foleista tutaj nie zmienia nic. Czyli damy poplon. No. I będziemy tutaj siali kukurydzę w następnym sezonie. I elo. Super sprawa. Najwyżej zastanowimy się, czy czasami tutaj nie ściąć na kiszonkę. Ale zobaczymy jeszcze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ile będziemy mieli kukurydzy z tego, z poprzedniego sezonu, bo mamy kukurydzy na ten moment, powiem wam, 22,5 tysiąca. Jeszcze mam tam do skoszenia. Także kukurydzę będę miał od groma. Szczerze, nie chce mi się za bardzo sprzedawać tej kukurydzy. Teraz. Dobra. Tutaj zaczekamy, aż się wysypie i idziemy wyrzucić. Pamiętamy plus 9 w pamięci za tamten kurs minus 12 plus, a minus 3,5 tysiąca. 29 tysięcy. Dobrze wyszło ten słonecznik tutaj. 29 tysięcy tutaj. 29 ton jakby, czy tam 29 tysięcy litrów. Spoko sprawa. Cieszy mnie to niezmiernie. Trochę pieniędzy dostaniemy za ten zestawik. I bardzo dobrze. Będzie koło stówki, czy nie będzie? Dobra, cyk. Coś koło stówki myślę, że będzie coś takiego. Tuż koniec? Nie, nie będzie. 95 chociaż? Będzie? 96 tysięcy. Także całkiem nieźle. Nie to, że mocno cię. 27 tysięcy taki kurs, ostro. Nie to, że tam podskakuje do góry, ale naprawdę. Bardzo fajnie wyszliśmy na tym słoneczniku. Tutaj stary sprzedaliśmy, tutaj nowy. Gites Molines jest. A jak cena tego? Kukurydzy. O, słabiutko. Nie ma sensu nawet tutaj coś patrzeć. Dobra, ja się z wami żegnam. Jadę sprzęty odstawić, wszystkie poparkować. Trochę sobie porobię zaraz misyjek, żeby zarobić jeszcze. Mam na razie 96 tysięcy. Przed burakami zobaczymy, jak się wyrobimy z cashem. No, mówię, jest do kupienia ciągnik plus rzeczy. A jak nie, no to kupujemy kombajn jakiś inny. A jak nie jeszcze, to wypożyczamy kombajn. A czekajcie, zobaczymy, ile koszt wypożyczenie kombajnu. Buraków. Załóżmy taki. Ropa taka. 20 tysięcy. Plus przystawka jeszcze, co nie? To chyba ten będzie 2,7. 23 tysiące. To może i się zdecyduje na tamtą opcję i zaczekamy. Zobaczymy.
Jeszcze mamy, będzie odcinek skoszenie kukurydzy, także na luzaku. Trzymajcie się ciepło, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia. Pa, cześć.